Czy kozacy mieli prawo wszczynać powstanie przeciwko Rzeczypospolitej? Czy Bohdan Chmielnicki to narodowy bohater, czy po prostu zwykły zdrajca i buntownik? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Określenie Ukraina pojawia się już w średniowieczu, jednak wcale nie oznaczało wówczas konkretnego kraju, a jedynie przygraniczne ziemie będące pod władaniem danego państwa. Z początkiem XVII wieku Ukrainą nazywać zaczęto ziemię na południe od województwa kijowskiego i bracławskiego. Ukraina, czyli ziemię Ukraju Rzeczypospolitej, po prostu końcowe. Częściowo te tereny to tak zwane dzikie pola. Nazwane tak, ponieważ nie obowiązywało na nich żadne prawo. Tym samym na dzikie pola docierają zbiegli chłopi pańszczyźniani, uciekinierzy, dezerterzy, wszelkiej maści uchodźcy, zubożała szlachta, złodzieje i wszyscy uciekający z miejsc, gdzie prawo nakazywało ich ścigać oraz po prostu rdzenni mieszkańcy tych ziem. Ta swoista zbieranina różniła się narodowością, a często także religią. Mieszkańców tych ziem nazywano kozakami. Trudnili się rybołówstwem, myślistwem, ale także łupieszczymi najazdami na tereny Turcji. Powstanie Chmielnickiego, jak wiele innych w całej historii, nie miało jednej przyczyny. Złożyły się na to aspiracje, poglądy, religia oraz prywatne żale. Polscy magnaci, chcąc powiększać swoje już i tak ogromne majątki, rozbudowują je właśnie na tereny Ukrainy. Starają się zagospodarowywać kolejne, nowe, bardzo żyzne ziemie. Magnaci posiadali setki tysięcy hektarów ziemi, panowali nad tysiącami gospodarstw i byli władcami setek tysięcy poddanych. Z początku nowi osadnicy nie przeszkadzają kozakom. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy to polscy szlachcice zaczynają traktować wolnych kozaków jak chłopów pańszczyźnianych. A czym był rejestr kozacki? Był to spis kozaków, którzy mieli służyć Rzeczypospolitej jako żołnierze do obrony ziem przed najazdami, głównie ze strony Tatarów Krymskich i Turcji. Kozacy znajdujący się w tym rejestrze cieszyli się licznymi przywilejami, takimi jak gwarancja wolności osobistej, zawieszano im postępowania sądowe bądź wykonywanie wyroków, jeżeli na kimś takie ciążyły. Ponadto kozacy ci otrzymywali żołd ze skarbu państwa. Skoro więc kozacy byli traktowani tak dobrze, to czemu rejestr stał się ogniwem zapalnym? Przyczyna była banalna. Chętnych było po prostu dużo więcej niż miejsc. Choć rejestr regularnie poszerzano, z początkowego 500-osobowego powiększy się do kilkudziesięciu tysięcy. Kiedy to kilka lat później król Władysław IV szykuje się do wojny z Turcją, ogłasza, iż rejestr będzie wynosił 12 tysięcy kozaków. Problem tylko w tym, że na służbę zgłosiło się wówczas 24 tysiące chętnych. Tym samym zdecydowana większość kozaków pozostawała poza rejestrem, co rodziło konflikty między samymi kozakami, jak i z Rzeczpospolitą. Ci spoza rejestru często przez magnatów spychani byli do roli chłopów pańszczyźnianych, a wolność dla kozaków była wówczas jednym z najważniejszych elementów. Kiedy w 1632 roku zmarł polski król Zygmunt III Waza, hetman wojsk zaporowskich wysłał na Sejm Konwokacyjny posłów domagających się udziału w elekcji Władysława IV. Kozacy ku oburzeniu polskiej szlachty stwierdzili, że uważają się za członków Rzeczypospolitej. Na to kanclerz litewski Albrecht Radziwiłł stwierdził: włosy i paznokcie dla ciała wprawdzie są potrzebne, ale gdy zbytnio wyrosną, jedne ciążą głowie, drugie przykro ranią. Oboje trzeba częściej przycinać. Właśnie działania związane z rejestrem były jedną z bezpośrednich przyczyn wybuchu powstania. W pierwszej połowie XVII wieku król Władysław IV wspólnie z hetmanem Stanisławem Koniecpolskim rozpoczyna wdrażanie planu zbrojnego rozprawienia się z Turcją i Hanatem Krymskim.
Powodem tego były liczne najazdy i nękanie Rzeczypospolitej, co uniemożliwiało swobodny rozwój. Dla kozaków wieść o wojnie była doskonałą informacją. Oznaczało to powiększenie rejestru, podwyżkę żołdu, nadanie przywilejów i łupy z wypraw. Jednakże te plany przecinają obrady Sejmu w 1646 roku. Szlachta, bojąc się o zbyt dużą siłę króla, wymusiła na władcy rozwiązanie wcześniej już sformowanych oddziałów oraz rezygnację z planów wojny. Co na tę decyzję miał powiedzieć sam król? Niech tak będzie, że ja te kilkakroć 100 000 kurwom moim rozdał. Kozacy zaś słali poselstwa do króla, by ten zmienił swoją decyzję. Ten miał powiedzieć: to miłościwy pan rzekł, co to nie macie samopalów i szabel przy boku? Ówczesny świat opiera dużą część swojego życia na religii, która tutaj okaże się także niezwykle ważna. Kozacy byli bowiem prawosławni, zaś Polacy katolikami. Co więcej, część szlachty chce się polonizować i wyrzeka się prawosławia na rzecz katolicyzmu. Choć wojny religijne zdają się być najgłupszym powodem do konfliktu, tutaj ziarno padło na bardzo żyzny grunt. Zawsze do każdego zrywu bądź powstania potrzebny był i jest charyzmatyczny przywódca, który zjedna sobie ludzi i poprowadzi do boju. Tu nie było inaczej. Na scenie w samym środku polityczno-militarno-religijno-społecznego wręcz gotującego się waru wjeżdża prawie że na białym koniu Bohdan Chmielnicki. Kim był Chmielnicki? Pisarzem Wojska Zaporskiego. Posiadał szerokie wpływy i znajomości zarówno wśród kozaków, jak i w samej Rzeczypospolitej. Posiadał swój własny majątek, który z roku na rok rozbudowywał i z którego czerpał zyski. Ponadto posiadał przepiękną kobietę, z którą miał niebawem wziąć ślub. I tu właśnie pojawia się dość niepewna, ale za to arcyciekawa historia. Chmielnicki posiada majątek w Subotowie. Tam też przebywa jego wybranka serca, która swoją urodą olśniła nie tylko Bohdana, ale także szlachcica, podstarościego Daniela Czaplińskiego. Jakiś czas wcześniej Czapliński dostał od swojego hetmana zezwolenie na zajęcie hutoru Chmielnickiego i osadzenie w nim swoich ludzi. Czapliński miał więc wysłać na Chmielnickiego zabójców, którym nie udało się jednak go zabić. Tym samym wiosną 1646 roku Czapliński postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i najechać majątek w Subotowie. Co więcej, uwiódł kobietę Chmielnickiego oraz skazał tak dotkliwie bić jego syna, że tego cudem uratowano od śmierci. I tu mamy pewien mit, ponieważ utarło się przekonanie, że Czapliński zabił dziecko, co jest po prostu nieprawdą. Gdyby tego było mało, Chmielnickiego oskarżono o brak praw do majątku w Subotowie, jak również o kontakty z Tatarami. Ten, nie mając wyjścia, ucieka na Zaporoże. W tym samym czasie Czapliński bierze ślub z odebraną Chmielnickiemu kobietą. Chmielnicki próbował interweniować u najbardziej znaczących panów i walczyć o sprawiedliwość. Jednakże nikt nie przejął się jego losem. Ten postanowił wtedy, że jedyną możliwością wymierzenia sprawiedliwości jest rebelia. Tak też się stało. Chmielnicki zbiera około 500 kozaków, z którymi jedzie na Sicz, do której dociera już 11 grudnia 1647 roku. Z początkiem kolejnego roku Chmielnicki przekonuje kozaków zaporowskich do powstania. Rozsyła także po Ukrainie ludzi mających za zadanie nakłaniać do wszczęcia buntu przeciwko Rzeczypospolitej i przyłączenia się do jego wojsk. Zdawał sobie jednak sprawę, że ma zbyt skromne i zbyt słabo uzbrojone wojsko, by otwarcie wystąpić przeciwko wojsku Rzeczypospolitej. Postanowił więc o sojuszu z Tatarami. Chan Tatarów zgadza się pomóc. Chwilę później sprzymierzone wojska ruszają na Rzeczypospolitą. Pierwsza, większa bitwa miała miejsce w dniach 29 kwietnia – 16 maja 1648 roku. Tam, po wielu atakach, dowództwo polskie za namową wojska postanowiło o negocjacjach. Wysłano więc posłów, którym Chmielnicki obiecał, że jeżeli Polacy pozostawią armaty, będą mogli swobodnie odjechać. Zaraz po wydaniu armat Chmielnicki złamał to porozumienie i uwięził posłów.
Kolejne ataki wojsk tatarskich i kozackich doprowadziły do prawdziwego pogromu wojsk polskich. Do porażki przyczyniła się również zdrada kozaków znajdujących się w wojskach koronnych, które uciekły na stronę Chmielnickiego. Następne większe bitwy miały miejsce pod Korsuniem oraz pod Piławcami. Oblegano Lwów i Zamość. Zbliżała się jednak zima, a wojsko było zmęczone. Chmielnicki postanowił więc o pertraktacjach pokojowych. A czego tak naprawdę chciał Chmielnicki? Starał się manewrować pomiędzy oczekiwaniami kozaków a Rzeczypospolitej. Kozacy chcieli utworzenia nowego, własnego państwa, zaś Rzeczpospolita proponowała federację. W lutym 1649 roku uznano go nawet oficjalnie hetmanem zaporoskim, dając mu buławę. Chmielnickiego tak naprawdę przerosło dowodzenie tak ogromną armią, która w międzyczasie rozrosła się kilkukrotnie. Od lata wojna rozpoczęła się od nowa, a wojska kozacko-tatarskie ruszyły pod twierdzę Zbaraż. Tam, pod wodzą księcia Jeremiego Wiśniewieckiego, trwała jedna z najbardziej spektakularnych bitew obronnych w historii polskiego wojska. Twierdzy broniło około 15 tysięcy żołnierzy, zaś nacierających sił kozacko-tatarskich. Niektórzy historycy szacują, że mogło być nawet 250 tysięcy. W międzyczasie do Zbaraża z odsieczą zmierza armia dowodzona przez polskiego króla, nowo wybranego Jana Kazimierza. Pod Zborowem doszło do walk między Tatarami a wojskami Rzeczypospolitej. Po kilku dniach, 17 sierpnia 1649 roku, zawarta została tak zwana Ugoda Zborowska. Czy ugoda położyła kres powstania? Oczywiście, że nie. Obie walczące strony zdawały sobie bowiem sprawę z nietrwałości rozejmu. Na początku 1651 roku po raz kolejny rozpoczęły się działania wojenne. Wojny trwały długo. Opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą. 150 lat później Katarzyna II, caryca Rosji, podbiła Hanat Krymski, zlikwidowała Sicz Zaporoską i walnie przyczyniła się do upadku Rzeczypospolitej. Niektórzy badacze uważają, że owszem, Chmielnicki zdradził, ale zmusiła go do tego decyzja króla Władysława IV, który nie dotrzymał swoich obietnic. Czy naprawdę to wystarczający powód, aby wywołać bratobójcze powstanie? Skoro było im tak źle, to dlaczego czekali, aż Rzeczpospolita da pieniądze, a nie chcieli zorganizować się w inny sposób? A może po prostu przyzwyczailiśmy kozaków do otrzymywania przywilejów tak bardzo, że później stało się to dla nich rzeczą oczywistą? Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i dać łapki w górę, aby nie ominęły Was kolejne filmy, które już niedługo. Do zobaczenia. Ala! Odcinek miałeś jakiś polecić. Tomek, ale co ja mam tutaj polecać? No przecież na naszym kanale jest wszystko. Jak umarł Hitler, bursztynowa komnata, koniec Romanowów, jest wszystko. A jeżeli nie widzieliście, to oglądajcie.